A w oczach Artura co widziałeś? No myślę, że zdenerwowanie. Artur zdenerwowany, tak? No myślę, że tak, że trochę. Jesteśmy po pierwszej konferencji przed walką Szpilka-Różański w Rzeszowie. Miało być 22 maja, ostatecznie prawdopodobnie tydzień później. Robicie to jakąś różnicę? Znaczy, to powiem tak, no, dostałem tą informację 5 minut przed wejściem tutaj na salę i trochę jakby w mojej głowie zaszumiało ze względu na to, że już był tyle razy przesuwana ta data była, że tak już nie wiedziałem co myśleć o tym tak naprawdę. Cieszę się, że będą kibice na pewno, to jest naprawdę coś wspaniałego. Będą emocje, no i będą mogli ludzie z Rzeszowa oglądać to na żywo. No właśnie, bo ta zmiana jest podyktowana tym, co dzisiaj usłyszeliśmy na konferencji rządu. Prawdopodobnie od 29 właśnie maja do obiektów zamkniętych będą mogli wejść kibice. Co prawda tam chyba 25%, no ale to i tak będzie dla ciebie fajny doping, zwłaszcza dla ciebie, bo jak już ma ktoś tam przyjść, to pewnie ludzie z Rzeszowa. No tak, cieszę się bardzo z tego powodu. No, zobaczymy, bo strasznie duże zainteresowanie na przykład w Rzeszowie jest tą walką. Teraz kilka dni temu właśnie został powieszony też baner tak w mieście, więc większość ludzi to widzi na wieżowcu, na głównym rondzie, można powiedzieć, w mieście i dużo informacji odnośnie biletów, czy jest taka możliwość. Ja nie byłem w stanie odpowiedzieć oczywiście, bo sami wiedziałem, tak. Na konferencji tutaj prowadzący przytoczył w sumie kilka opinii, to wszystkie z mojego artykułu w Super Expressie. Bardzo zdenerwowały cię, widziałem, słowa Mateusza Borka. Wcześniej na ten temat nie rozmawialiśmy, ale tutaj na konferencji widziałem, że te słowa zabolały. Znaczy to jest wszystko poparte tym, że nie dogadaliśmy się o współpracę i to mi się wydaje, że to są takie uszczypliwości ze strony Mateusza Borka. No cóż mogę na to powiedzieć? No, każdy ma swoją opinię. Fajnie by było, jeżeli by się ktoś zdecydował, bo wszyscy jak Artur przegra, to przed czasem, jak wygra, to na punkty. No, niech się określą, czy wygra przed czasem, czy wygra na punkty. No, jedna opinia, tak? A nie zrobić jakiś taki, nie wiem, sobie bufor bezpieczeństwa, że jak trafia lub nie. Dokładnie, ale tam tych typów w sumie zebrałem chyba ponad 20 i tam niektóre były takie opinie jednoznaczne, bardziej ekspertów, bo to środowisko bokserskie widać tak, nie chcę jakby podpadać jednemu albo drugiemu, a kilku dziennikarzy oczywiście tam przywaliło prosto z mostu, ale ogólnie wracając do tych typów, to jest 50-50, naprawdę, jak tak policzyłem te głosy, to tam wyszło naprawdę 50-50. Tak, jak to w boksie, no wchodzimy... Tak jak w ciężkiej wadze, jeden cios może wszystko zmienić, tak? Może to być z mojej strony, może to być też ze strony Artura oczywiście, bo też przecież jest dobrym pięściarzem, można powiedzieć, i walczył nawet na najwyższym poziomie, także doświadczenie ma. No ja wejdę, zrobię co mam zrobić, no i tyle, i pójdę do domu. Po konferencji byliśmy świadkami face to face, to już wasze drugie face to face przed tą walką. Jakie emocje, co tam w oczach Artura zauważyłeś? Emocji żadnych nie było. A w oczach Artura co widziałeś? No myślę, że zdenerwowanie. Artur zdenerwowany, tak? No myślę, że tak, że trochę. Tym bardziej, że to na tej pierwszej konferencji to też mi się wydaje, że to właśnie ta reakcja jego, czyli to szczeknięcie na mnie, to było spowodowane tym, że puszczę ciśnienie, tak? Ale ogólnie było spokojnie? Ty byś nie chciał, żeby, nie wiem, na takim face to face jeszcze dwie konferencje będą coś się takiego zadziało, co by po pierwsze trochę emocji wzburzyło, a po drugie pewnie też by wpłynęło dobrze na sprzedaż pay-per-view, nie oszukujmy się. Ja myślę, że to ten cały show skradną właśnie Freak Fighty, które były za naszymi plecami. Byli chłopaki, którzy będą walczyć, nie wiem, czy oni będą walczyć po prostu na przeplatankę, czy będą walczyć przed nami, tego nie mam pojęcia, bo nie znam całego harmonogramu. No a czy bym chciał? Nie, no mnie interesuje sport. To mówię, no dla mnie cieszę się, że powstała nowa kategoria wagowa i że ja jestem częścią jakby pisania kart tej historii. To na koniec co byś chciał jeszcze do naszej kamery Arturowi powiedzieć? Trenuj, ciężko. Spotykamy się 30 maja i dajemy dobre show, czyli dobre widowisko sportowe. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.